10 pytań do chińskiego dostawcy, które warto mu zadać przy Twoim imporcie. Cześć, z tej strony Piotr Stanowiecki z chińskiraport.pl. Dzisiaj zastanowimy się, jakie pytania zadać Twojemu potencjalnemu chińskiemu dostawcy. Możesz tego poradnika użyć do komunikacji na targach na żywo, w showroomach, fabrykach, na miejscu, w Chinach, ale również przez internet, za pośrednictwem portali takich jak Alibaba, czy może na WeChacie, na Made in China. Sposobów jest wiele. Robiłem wcześniej film, jak wybrać dostawcę. Podlinkowałem Ci go w opisie, ale dzisiaj zastanowimy się, jakie pytania zadać, aby dowiedzieć się o tym dostawcy więcej. Od razu warto powiedzieć, że nie ma co wklejać od razu tych wszystkich 10 pytań do jednego maila, do jednej pierwszej wiadomości, bo prawdopodobnie wtedy Twój dostawca Ci nie odpowie. Najważniejsze, żebyś najpierw został potraktowany czy potraktowana jako profesjonalny kupujący i zacznij od podstawowych pytań. Po przedstawieniu się, powiedzeniu paru słów o naszej firmie, o jakich dostawców szukasz, warto zapytać przede wszystkim o pierwszą rzecz, czyli o MOQ. Minimum Order Quantity. Mówiłem co prawda o tym już parokrotnie, ale wspomnę jeszcze raz. Najpierw zapytaj, jakie jest MOQ, ile u Ciebie muszę kupić towaru, abyś mi w ogóle ten towar sprzedał. I ta minimalna ilość zamówienia będzie się różnić, w zależności jak duży to jest dostawca, z jakimi partnerami współpracuje, czy może ma większych partnerów, którym już sprzedaje, czy jest po prostu hurtownią, czy handlarzem, czyli firmą handlową. Dodajmy, że taka firma handlowa może mieć mniejsze MOQ. Też łatwo poznać, czy to jest fabryka, czy to jest firma handlowa, właśnie po tej minimalnej ilości zamówienia. Także pierwsza rzecz, minimalna ilość zamówienia. Problem jest taki, że często importerzy przede wszystkim pytają o cenę. Cenę najczęściej jednostkową masz podaną na Alibabie czy na Made in China. Także najpierw należy zapytać o MOQ, wtedy powiedzieć, ile Cię interesuje sztuk. Bo może MOQ będzie w wysokości 3000 sztuk, a Ty powiesz, słuchaj, fajnie, ale ja chcę kupić od razu 5000 sztuk. Czy możesz dać mi lepszą cenę jednostkową przy tej jakości, jeżeli kupię 5000 sztuk, albo może jeszcze więcej? Pamiętaj, że cena zacznie spadać, kiedy wielkość zamówienia będzie rosnąć. Druga kwestia, bardzo ważne pytanie. Czy jesteś fabryką, czy jesteś traderem, czy jesteś trading company? Powiem w ten sposób. Najłatwiej można dostawców chińskich podzielić właśnie na fabryki. Oczywiście mogą być fabryki duże, małe, średnie oraz na firmy handlowe, które się zajmują kupowaniem towaru od fabryk i odsprzedawaniem dalej towarów na eksport. To pytanie ma Ci przede wszystkim doprecyzować, czy to jest firma handlowa, czy to jest fabryka. Od razu też powiem, nie odrzucaj dobrej firmy handlowej. Dobra firma handlowa, zwłaszcza kiedy zaczynasz z małym budżetem, może być dla Ciebie nawet lepszym partnerem. Partnerem, który będzie lepiej rozmawiał po angielsku i będzie po prostu łatwiejszy do znalezienia. Ale warto na pewno o to zapytać. Oczywiście część firm może odpowiedzieć, tak, jesteśmy fabryką, a później się okaże, że są firmą handlową, ale w tym pomogą Ci dalsze pytania pomocnicze, o których jeszcze powiem. Niemniej jednak część firm powie wprost, jesteśmy firmą tradingową, jesteśmy agentem i to będziemy mieli wtedy też sprawę jasną, wiemy z kim mamy do czynienia. Trzeci punkt, bardzo ważna sprawa i specjalnie nazwałem to, chcę zobaczyć towar. Czy mogę zobaczyć towar zanim za niego zapłacę? Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy bezpośrednio w fabryce, czy w hurtowni, a nawet na targach, gdzie dostawca często ma sample wyłożone, możemy ich dotknąć, zobaczyć, jesteśmy w stanie ocenić jakość towaru. To jest pierwsza kwestia. Ale także ta partia, która będzie dla nas już wyprodukowana, może czasami się od tych sampli różnić. Tym bardziej, jeżeli mówimy tylko o zdjęciach produktu w internecie. Także zapytaj, czy możesz przeprowadzić kontrolę jakości samemu lub wysłać swoją firmę, która Ci w tym pomoże, czyli na przykład chińskiraport.pl, żeby zobaczyć jakość towaru, zanim za niego zapłacisz. Także trzeba o to tak samo dostawcę zapytać, jak o MOQ czy inne rzeczy, bo może się okazać, że on na to zgody nie wyraża. W tym momencie nie współpracowałbym z takim dostawcą, ponieważ trzeba ocenić jakość towaru, certyfikaty, opakowanie, zanim podejmiemy decyzję o wpłacie reszty pieniędzy. Kolejna kwestia, o którą warto zapytać, to jest OM, ODM.
Jeżeli masz własną markę albo chcesz budować własną markę, ściągać pod swoje wzory, mieć logo swoje na produkcie, na opakowaniu, na instrukcji, to musisz szukać takich dostawców, którzy właśnie robią OM-y, którzy robią ODM-y i w ten sposób najlepiej zapytać. Dobrze też oczywiście niektóre pytania łączyć, czyli jakie jest MOQ na OM. Czyli jeżeli chcemy pod własną marką zacząć produkować na przykład zabawki dla zwierząt, to jaką minimalną ilość musimy zamówić, żeby była możliwość naniesienia tego naszego loga. Kolejne pytanie to jedno z tych pytań pomocniczych, o których Ci wcześniej powiedziałem. Gdzie jest fabryka? Jaki jest adres fabryki? Czy mogę do niej pojechać? Czy mogę zrobić audyt przed rozpoczęciem produkcji? I zwróć uwagę, że może być sytuacja, że firma handlowa współpracuje z fabryką i poda Ci wtedy namiar tej fabryki. Ale ważne, aby dowiedzieć się, gdzie faktycznie dany producent się znajduje i też dobrze sobie porównać, czy to jest na przykład region produkcyjny, w którym faktycznie dany towar jest wytwarzany. Przykładowo elektronikę możemy połączyć z Shenzhenem, czy na przykład Foshan z meblami. Kolejna kwestia to jest kwestia Incoterms'ów. Kwestia wysyłania towaru. Zapytaj, jak wysyłasz towar do Europy? Czy już w ogóle ten towar do Europy wysyłasz? Jakich warunków Incoterms używasz? I nie daj sobie wmówić, że my po prostu się zajmiemy dostawą, niczym się nie przejmuj. Musisz jako importer wiedzieć, na jakich Incotermsach jest towar do Ciebie wysyłany, czy to jest wysyłane statkiem, samolotem, pocztą kurierską. Także dowiedz się, jakie praktyki co do wysyłki towaru ma dostawca i czy zgadza się na przykład na takie Incotermsy jak FOB, FCA, czy może Ex-Work. Kolejna kwestia to kwestia jakości towarów, które mogą zostać potwierdzone różnymi certyfikatami czy audytami. Warto zapytać, czy masz jakieś certyfikaty? Czy były jakieś audyty wcześniej robione przez firmy zewnętrzne? Może takie jak SGS czy Bureau Veritas? Czy masz certyfikat CE? Czy może masz jakiś inny certyfikat? Przy imporcie z Chin do Stanów Zjednoczonych na przykład będzie to FCC. Natomiast dobrze wiedzieć, jakie certyfikaty posiada Twój dostawca, także o to zapytaj i oczywiście lepiej mieć takiego dostawcę, który te certyfikaty spełnia. Dodajmy, że najczęściej będzie to właśnie CE w Europie, ale po prostu zrobiłbym tu pytanie otwarte. Nie pytaj, czy masz CE, tylko zapytaj, jakie masz certyfikaty, jakie audyty były wcześniej przeprowadzone. I zobaczysz na przykład, że są tylko audyty FCC na Stany Zjednoczone, a na Europę nie ma. Także zostawiłbym to pytanie otwarte, jakie masz certyfikaty, czy miałeś wcześniej jakieś audyty i dać się naszemu partnerowi chińskiemu wypowiedzieć. Bo często jeśli pytanie będzie zamknięte, czy masz na przykład test report na ten produkt, Chińczycy powiedzą oczywiście, że mamy, wyślemy Ci test report dopiero kiedy zapłacisz na przykład przedpłatę. No na to bym się tutaj nie decydował i pamiętajcie, żeby o to zapytać. Kolejna kwestia to jest licencja biznesowa, czyli taki podstawowy dokument, który każdy chiński dostawca powinien na początku współpracy Ci przedstawić. Zapytaj, czy wyślesz mi business license, no i powinniśmy to business license po prostu otrzymać. Pamiętaj, aby wszystkie dokumenty, które otrzymujesz od swojego chińskiego partnera, były w dobrej jakości, także zawsze proś o skany wysokiej jakości, niezależnie czy to jest test report, czy to jest CE, czy to jest licencja biznesowa. Kolejne pytanie, znowu takie bardziej miękkie. Kim są Twoi klienci? Jakie masz doświadczenia współpracując z Europą, może z Polską, może z innymi rynkami? Czy Chińczycy przedstawią referencje? Czy dadzą listę swoich partnerów? Może zapytaj, kto jest Twoim największym klientem. Zobaczysz, na jakim rodzaju klienta ta chińska firma się skupia. No i fajnie, jeżeli byliby w stanie przedstawić na to jakieś referencje. Kolejna kwestia to opakowanie, jak towar jest pakowany. Zapytaj o zdjęcia towaru, który już został przygotowany do transportu, może dla innych klientów, jak wygląda opakowanie zbiorcze. Chodzi o to, żeby Twój towar przetrwał podróż przez pół świata. Podsumowując, minimalna ilość zamówienia, czy jesteś fabryką, czy firmą handlową, czy możemy zrobić kontrolę jakości, zobaczyć nasz towar przed wysyłką, OM-y, ODM-y, jeżeli chcesz tworzyć produkt pod własną marką, gdzie jest fabryka, Incoterms'y i wysyłka, certyfikaty, audyty, business license, kim są Twoi klienci oraz kwestia opakowania towaru.
Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zostaw suba, łapkę w górę oraz komentarz o treści Chiny. Mam dla Ciebie coś jeszcze. W opisie tego filmu znajdziesz link do darmowego webinaru na żywo, który prowadzę na temat importu z Chin. Jeżeli temat Cię zainteresował, koniecznie bądź z nami na żywo. Dzięki i do zobaczenia na kolejnych filmach.